Cześć, z tej strony Martyna z Amoreo. Dzisiejszym tematem przewodnim targów, które dla Was wybraliśmy, będzie naturalność i lekkość. Zatem na jakich targach jesteśmy? Witajcie na Boho Weddings w Katowicach. Najfajniejsze jest to, że w tym momencie stoi ze mną producent butów, mężczyzna. I do tego jeszcze wszystko w takiej stylistyce boho, prawda? No tak, zdecydowanie tak. Mamy takie nowe trendy, które się pojawiły w samych imprezach ślubnych, czyli najważniejszych imprezach, można powiedzieć, swojego życia. Klimaty boho, tak? Czyli mamy frędzle, mamy kolory złote, brokaty, czy nawet kowbojki. Nasze klientki ubierają się w buty kowbojskie po to, żeby zrobić samą imprezę na tak zwanym klepisku czy w stodole. No to właśnie, są te nowe, fajne trendy, o których rozmawiamy. W tym momencie tak naprawdę na wygodę, prawda? Też właśnie w modzie ślubnej, a szczególnie w stylistyce boho i takiej też rustykalnej po części, można dokładnie powiedzieć, prawda? Dokładnie w tym kierunku idziemy. Dziewczyny, moje drogie, stylistyka boho jest w takim razie czymś, czego być może poszukujecie w komforcie, chociażby dla Waszych stóp, jeśli chodzi o boho, prawda? Dokładnie tak. Oprócz standardowych zaproszeń ślubnych warto też pomyśleć o takiej malutkiej karteczce, w której przypomnimy swoim gościom o tym, aby potwierdzali obecność na swoim weselu. A oprócz potwierdzenia obecności warto też umieścić numer telefonu, żeby wiedzieli, jak się z nami skontaktować. Dziewczyny, ta sukienka jest tak przyjemna w dotyku i taka lekka, leciuteńka, że jestem pewna, że bez żadnego problemu przetańczycie w niej całe wesele. Cudo, ja sama z nią chęcią w takiej bym poszła. Targi ślubne boho to targi, które cechują się ogromną odmiennością. I wyobraźcie sobie, że teraz stoję przy stanowisku, które wbrew pozorom mogłoby powiedzieć, że w ogóle nie nadaje się na ślub i wesele. A ja Wam powiem, absolutnie jesteście w błędzie, dlatego że fantastycznie właśnie na przykład różnego rodzaju rzeczy, które być może na sam początek nie pasują, sprawdzą się dla Was jako indywidualistów na Wasz niesztampowy ślub. I tutaj mamy takie piękne stanowisko, w którym możecie zobaczyć biżuterię, na przykład w takim stylu hawajskim bądź wakacyjnym. Zbieram koniczynki od małego, odkąd się urodziłam. Mam taki dar po mojej babci Helence i wykonuję z tego taką unikatową biżuterię, którą możemy przekazywać sobie spokojnie na pokolenie lub przyjaciołom, która będzie nam dawać takie poczucie szczęścia, siły. No i mamy gwarancję tego, że osoba obdarowana będzie tego używać, będzie zawsze to szanować, nigdy tego nie zgubi, nie wyrzuci i przekaże z pokolenia na pokolenie następnym pokoleniom, które również będą marzyć. Dużo osób kupuje to jako prezenty ślubne, jako prezenty w podziękowaniu dla rodziców, ponieważ tym osobom zależy, żeby to była jednak rzecz, której te osoby będą używać i będą o nich pamiętać. A kto nie chciałby z Was mieć czterolistnej koniczynki, która Wam przyniesie szczęście? Oczywiście pamiętajmy, że przy stylistyce boho bardzo dobrze jest też mieć słodki stół, a one tak przepięknie wyglądają właśnie w takich boho kolorach i boho barwach, że je się nie tylko oczami. Jestem przekonana, że będziecie mieć pełne brzuszki i ukontentowane brzuszki.
Wyobraźcie sobie, że w targach ślubnych Boho Weddings stawiamy bardzo mocno na niestandardowe rzeczy, niestandardowe produkty i ja Wam zademonstruję coś, co jak dla mnie jest bardzo niestandardowe, ale super się sprawdzi, a mianowicie zamiast tradycyjnych pudełek na obrączki, takie talerzyki, które będą fantastycznie wyglądać na Waszych fotografiach ślubnych. Tym razem trafiłam na stanowisko, które fantastycznie sprawdzi się w formie prezentowej. I mam tutaj na myśli właśnie prezenty, czy dla mamy ukochanej, czy dla świadkowej, czy dla naszych ukochanych druhen. Jeśli widzicie napis świadkowa, pod spodem macie od razu napisane to alfabetem Morse i dokładnie to samo jest odwzorowane właśnie na tej bransoletce. No, która z nas nie chciałaby mieć takiego napisu na ręce? Świadkowa, druhna, mama. Zatrzymałam się konkretnie przy tej dekoracji, ponieważ uważam, że jest ona jedną z odważniejszych akurat tutaj na tych targach. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o połączeniu błękitu i żółci, która wygląda tak intrygująco. Ja osobiście z miłą chęcią skorzystałabym z takich barw, jeśli oczywiście szukacie standardowo niestandardowych rozwiązań. Thank you.